tych trudnych czasach takie szkolenia nabierają szczególnego znaczenia. Dziś między innymi pokażemy, jak wojskowi instruktorzy szkolą dziennikarzy, kandydatów na korespondentów akredytowanych przy polskich kontyngentach wojskowych. To jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzygowski, dzień dobry. Kugar, Piorun, Abramsy, czyli wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Z kamerą na kursie dla korespondentów wojennych. Militarny orzeł rozpościera skrzydła nad poligonem w Drawsku Pomorskim. Pełne zanurzenie z 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej. W Kielcach dziennikarze uczą się m.in. zasad bezpieczeństwa w czasie działań wojennych, także bezpieczeństwa informacyjnego. A niefrasobliwość w tym właśnie zakresie może prowadzić do tragedii, o czym boleśnie przekonali się ukraińscy żołnierze. Informacja to podczas wojny na Ukrainie jedna z kluczowych broni. Przekonali się o tym francuscy dziennikarze, którzy w trakcie emisji reportażu w telewizji zdradzili pozycję ukraińskiego batalionu. Ten został ostrzelany. Zginęła co najmniej jedna osoba. Obok informacji ważna jest też broń. O liczbie wysyłanego sprzętu na Ukrainę państwa NATO nie wspominają. Także dla bezpieczeństwa. Mówią za to o obronie wschodniej flanki. Takie słowa do polskiego prezydenta skierował dowódca Łotewskiej Brygady Piechoty Zmechanizowanej w Adarzy. Polski kontyngent wojskowy na Łotwie pod oddział pancerny to część rozlokowanej na mocy decyzji szczytu NATO w Warszawie Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej Sojuszu pod kanadyjskim dowództwem. Obecność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego tu na wschodniej flance jest niezwykle ważna w kontekście wojny, jaka toczy się na Ukrainie. Kolejnych decyzji kluczowych dla Sojuszu Północnoatlantyckiego możemy spodziewać się 29 czerwca. Wtedy w Madrycie spotkają się szefowie państw NATO. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg już mówi o historycznych ruchach. Nieoficjalnie chodzi o zgodę Sojuszu na stały pobyt na terenie naszego kraju, amerykańskiej ciężkiej brygady oraz przyspieszenie dostaw zamówionego sprzętu. Chodzi o wyrzutnie HIMARS, baterie rakiet Patriot oraz czołgi Abrams. W tym tygodniu zatwierdzono umowę zwiększającą liczbę zamówionych dla Wojska Polskiego przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. To jest produkt polskiej myśli technicznej. To jest broń produkowana w naszym kraju i to jest broń, która została sprawdzona podczas wojny na Ukrainie. Zestawy rakietowe Piorun pozwalają Ukraińcom skutecznie walczyć z agresorem. Te pociski rakietowe skutecznie zwalczają śmigłowce Federacji Rosyjskiej, jak i systemy bezzałogowe. To są bardzo ważne zadania realizowane właśnie za pomocą tych wyrzutni, ze względu na to, że i zarówno śmigłowce, jak i bezzałogowce mogą naprowadzać ogień artylerii. Ten pojazd odporny na miny to Cougar. Polska w ubiegłym roku odkupiła od Stanów Zjednoczonych 300 takich wozów. Pierwsza partia już została dostarczona. To 70 transporterów opancerzonych. Te pojazdy w pełni dadzą radę realizować zadania na terenie wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Te pojazdy przede wszystkim przełożą się na wzrost bezpieczeństwa polskich żołnierzy. Zarówno teraz w czasie kryzysu, jak i na wypadek wojny. Cougary to transportery opancerzone przeznaczone do realizacji zadań patrolowych, konwojowania oraz transportu. Mieści on 6 osób, 2 członków załogi i 4 żołnierzy desantu. Pojazdy z napędem 4x4 wyposażone są w silnik o mocy 330 koni mechanicznych. Ale to nie jedyny sprzęt, jaki trafi do polskiej armii. Już w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią Patrioty. Trafią także pierwsze jednostki systemu przeciwlotniczego Narew, również Bajraktary, które sprawdziły się na wojnie w Ukrainie. Ukraińcy bardzo chwalą właśnie tą broń, którą też zamówiliśmy na wyposażenie Wojska Polskiego. Do tego Abramsy, F-35 i kolejne negocjacje kontraktów na bojowe wozy piechoty, czołgi i samoloty. Wzmocnienie zdolności obronnych Polski oznacza większe bezpieczeństwo na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na terenach objętych konfliktami dobrze wyszkoleni dziennikarze przede wszystkim nie powinni stanowić zagrożenia dla siebie i otoczenia. Tu w Kielcach uczą się zasad współpracy z wojskiem, ale także samodzielnej, bezpiecznej pracy. Obrazy z wojny na Ukrainie,
i informacje dotyczące tego, co dzieje się na froncie, w wyzwolonych miastach i w schronach, docierają do nas codziennie. Najczęściej to możliwe dzięki pracy korespondentów wojennych. By ta praca była bezpieczna, dziennikarzy należy odpowiednio przygotować do działań w terenie objętym wojną. Żeby dziennikarze wjeżdżający w taki rejon byli przygotowani na przede wszystkim odpowiednią oczywiście realizację swojej pracy, ale na to, co może ich spotkać, tak? Są to tereny niebezpieczne, no i muszą być do tego przygotowani. Największy nacisk kładziemy tutaj na sytuację zakładniczą i psychologiczne aspekty przetrwania w niewoli. No i staramy się, aby to wszystko było jak najbardziej realistyczne, aby oni naprawdę odczuli to na własnej skórze, jak mogą poczuć się podczas warunków izolacji, porwania oraz faktycznego narażenia życia. Instruktorzy największy nacisk kładą na to, by było realistycznie, ale zawsze bezpiecznie. Najtrudniejszym elementem szkolenia jest porwanie. Jest ten element, gdy przebywają w osobnieniu, gdy musimy też takiego normalnego żołnierza, normalnego instruktora zmienić się w jednak takiego troszkę socjopatę, tak, który pastwi się nad nimi, ale oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Myślę, że to jest najtrudniejszy element. Szkolenia dla korespondentów wojennych prowadzone są od 2007 roku. Pięciodniowe kursy organizowane są w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Uczestnicy kursu, dziennikarze, mają dużo zajęć z prowadzenia nawigacji, z zajęć medycznych, z szkoły przetrwania, ale również zajęcia, które mają przygotować ich na sytuację stresową, sytuację, gdy przebywają w izolacji, gdy może dojść do porwania. Do tej pory szkolenie dla korespondentów wojennych ukończyło prawie 400 dziennikarzy z całego kraju. Bywa, że pięciodniowy kurs to pierwsze i ostatnie zetknięcie się dziennikarza z sytuacją konfliktu i działania na misji. Często tak jest najbezpieczniej. Kurs ma im przede wszystkim pokazać oraz umożliwić zweryfikowanie tego, czy chcą jechać w rejon konfliktu. Pokazujemy im tutaj, jakie sytuacje mogą ich trafić na misjach, co może ich spotkać. Oczywiście nie da się w pełni przygotować człowieka do wojny, ale zaznajomi z pewnymi sytuacjami to dużo. W tej edycji szkolenia wzięli udział m.in. dziennikarze już doświadczeni w relacjonowaniu działań wojennych. Do tej pory to, z czym ja się spotkałem na Ukrainie, to był taki survival miejski, że tak powiem, tak, w warunkach też częściowo bojowych, ale w mieście, w sytuacji, gdzie różne rzeczy takie miejskie są pod ręką, to człowiekowi jest łatwiej sobie jakoś wyobrazić, co i jak można zorganizować, co i jak można zrobić. Tutaj jesteśmy w warunkach takich bardziej polowych, czyli bliżej warunków linii frontu, poza miastem, w warunkach terenowych, no i to oczywiście jest zupełnie nowa sytuacja. Tego się człowiek sam nie nauczy, dopóki ktoś go nie nauczy, dopóki się tego nie przetrenuje, nie sprawdzi, nie zobaczy, jak to działa. To bardzo pożyteczne szkolenie. Przyjechaliśmy głównie też po to, żeby się nauczyć działać razem z żołnierzami na terenie misji wojennych, ale część z nas była już na przykład na Ukrainie i też chcemy zrewidować, czy nasze zachowanie bezpośrednio w miejscach zagrożenia było odpowiednie, czy przypadkiem swoim zachowaniem kogoś nie naraziliśmy, czy też samych siebie. W terenie objętym wojną i na misjach dziennikarze ściśle współpracują z żołnierzami. Wojskowi ochraniają żurnalistów z narażeniem własnego zdrowia i życia. Ryzyko jest tym mniejsze, im bardziej dziennikarz jest przygotowany do relacjonowania wojny. Z Kielc przenosimy się na poligon w Drawsku-Pomorskim na certyfikację kolejnej zmiany Grupy Bojowej Unii Europejskiej, której trzon stanowią żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Militarny orzeł rozpostarł skrzydła nad największym europejskim poligonem. W Drawsku-Pomorskim zorganizowano międzynarodowe manewry Eagle Wings 22. W ćwiczeniach wzięło udział 1000 żołnierzy z Polski i około 100 z sojuszniczych krajów – Węgier, Czech i Słowacji. Cel manewrów – sprawdzenie Grupy Bojowej Unii Europejskiej V4 w działaniach taktycznych. W ramach tego ćwiczenia realizujemy zadania w ramach wymuszania, utrzymania pokoju, choćby wsparcia akcji humanitarnych i rozdzielenia walczących stron. Jeden ze scenariuszy ćwiczeń zakładał zrzut, zabezpieczenie i dostarczenie żywności dla ludności objętej konfliktem fikcyjnego państwa Ranua. Został zaplanowany zrzut pomocy humanitarnej, który jest efektem wczorajszego spotkania dowódcy grupy bojowej z lokalnymi władzami. W ramach zaplanowanego incydentu
siły wydzielone do podjęcia zrzutu, nawiązują kontakt ogniowy z lokalnymi bojownikami. W ramach tego incydentu ćwiczący zostają sprawdzeni z realizowania procedur, takich jak medawak, czyli ewakuacja rannego z pola walki. Eagle Wings 22 są sprawdzianem dla oddziałów, które na polu walki są wsparciem i zabezpieczeniem pierwszej linii frontu. Głównym zadaniem kompanii logistycznej jest zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych batalionu manewrowego grupy bojowej BG Corps. Do głównych zadań należy zaopatrywanie pododdziałów batalionu manewrowego w żywność, wodę oraz środki materiałowe, takie jak paliwa, smary oraz amunicja. Dodatkowo odpowiedzialni jesteśmy za rozwinięcie warsztatów remontowych, w których naprawiane są pojazdy oraz uzbrojenie i sprzęt łączności. Manewry w Drawsku są kolejną okazją do zwiększania interoperacyjności Armii Unii Europejskiej. Mamy podobne przeszkolenie i takie same natowskie standardy. Współpracujemy często. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Kierunkowy, jeden pocisk, ładować! Grupa bojowa Unii Europejskiej to rodzina, na której czele stoi Polska. Trzon Grupy Bojowej Unii Europejskiej stanowią żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Ale w manewrach Eagle Wings 22 udział wzięli także żołnierze m.in. z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, 9. Pułku Rozpoznawczego i 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Ćwiczenia Eagle Wings 22 na poligonie w Drawsku Pomorskim odbyły się w dniach 20-24 czerwca. Niedawno mieli swoje święto, ale już intensywnie się szkolą. Nurkowie z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej tym razem ćwiczą na jeziorze Hańcza. To najgłębsze jezioro w Polsce, które pozwala na naprawdę ekstremalne szkolenie. Hańcza to najgłębsze jezioro w Polsce. I tu właśnie odbyło się zgrupowanie nurkowe 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Takie ćwiczenia na pewno dają doświadczenie, które tutaj zdobywamy. Jest to nowy zbiornik dla nas. Coś, czego na co dzień nie możemy doświadczyć u siebie. Dodatkowo współpraca ze strażakami. Poszukiwanie i wydobywanie zatopionego sprzętu wojskowego i techniki wojskowej. Tutaj na tym akwenie jesteśmy po raz pierwszy. Jest to bardzo ciekawy akwen, ponieważ jest głęboki. Dzięki temu żołnierze mogą testować swoje maksymalne możliwości zanurzenia oraz kondycję. Nurkowie bojowi schodzą na maksymalnie 50 metrów. Widoczność w jeziorze Hańcza jest bardzo dobra. Tu dużo rzeczy może zawieść, tak? Sama woda też, jeżeli nie ma tej widoczności, może prowadzić niebezpieczeństwo. Sprzęt może zawieść. Może zdrowie w tym dniu być gorsze, koncentracja. Także dużo czynników jest, które mają wpływ na to, że może być niebezpiecznie. Na jeziorze Hańcza ćwiczono organizację prac podwodnych i wydobywczych. Jest to działanie w warunkach trudnych, często nocą, a przede wszystkim nocą, często pod lodem, w bardzo słabej widoczności. Dlatego też taki żołnierz, taki nurek już później, musi mieć umiejętność adaptowania się do panujących warunków. Ci, którzy już mają kilkunastoletnie doświadczenie, z początku wybrali inną drogę. Przed wstąpieniem do armii nie sądziłem, że będę nurkiem. Ja wstąpiłem na kompanię saperów, początkowo byłem kierowcą, aczkolwiek zawsze lubiłem wodę. Patent nurka w wojsku można zdobyć bezpłatnie. Najpierw kadeci poznają sprzęt, uczą się teorii na temat fizjologii ludzkiego organizmu i fizyki gazów. Kolejnym krokiem jest test tolerancji tlenowej. Pół godziny w ciśnieniu panującym na głębokości 18 metrów. Dopiero po zaliczeniu tego sprawdzianu kandydaci rozpoczynają zajęcia na basenach Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni. Ale nie tylko, bo i tu na jeziorze Hańcza też są szkoleni. Szczególny nacisk kładziemy na teraz młodych żołnierzy, młodych nurków, którzy nabyli kwalifikacje nurków inżynierii i jest dla nas bardzo ważne, aby poza okresem szkolenia w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków w Gdyni, gdzie nabyli te kwalifikacje, o których mówiłem wcześniej, zaadoptowali się i podnosili kwalifikacje. Prawdziwym skokiem na głęboką wodę jest nauka działań operacyjnych. W Kielcach czas na wywiad w niebezpiecznym terenie, a u nas czas na szybkie strzały. Na początek przenosimy się do Łodzi, do Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. Tam żołnierze z całego kraju uczyli się, jak w praktyce udzielać pomocy w sytuacjach zbliżonych do warunków panujących na polu walki.
No to zaczynamy. Gęsty dym, huk pocisków, hałas nadlatujących śmigłowców. Tak w praktyce może wyglądać ratowanie życia w warunkach ekstremalnych. Światła gasną, nic nie widzimy, chodzimy po omacku, musimy chodzić bardzo powoli. A wszystko po to, żeby ocalić życie swoje i współtowarzyszy. Bo jak się okazuje, 15% zgonów na polu walki spowodowanych jest krwotokami, obrażeniami klatki piersiowej czy niedrożnością dróg oddechowych. Amerykanie w ten sam sposób udzieli pomocy Polakowi, Niemcowi, Francuzowi itd., itd. To jest jakby jednolite dla wszystkich armii natowskich i to jest jakby to ujednolicenie, żebyśmy widzieli, jak sobie pomagać. Na polu walki pomoc nie będzie tak szybko, jak to w warunkach cywilnych. Często czeka się od kilku do kilkunastu godzin, więc taki żołnierz musi być jak najszybciej zabezpieczony. Przygotowane scenariusze nie tylko uczą, jak fachowo udzielać pomocy, ale także przygotowują żołnierza, by w silnym stresie działał intuicyjnie, bez chwili zawahania. Ciężkie warunki w jakiś tam sposób sprawdzają ich prawdziwe doświadczenie, tak? Czyli większość osób myśli, że to jest tak fajnie, ale jednak jak przychodzi ta krew, pot, brud, no bo często jednak tutaj jest też piasek, tak? No to tutaj ciężko, no tutaj oni się dopiero sprawdzają. Po szkoleniu żołnierze zdobywają wojskową odznakę ratownika pola walki. Ćwiczeń ciąg dalszy, tym razem w akcji saperzy. Ci żołnierze nie mogą popaść w rutynę, dlatego na zgrupowaniach nigdy nie ćwiczą dwa razy tego samego zadania. Każda akcja neutralizacji miny pułapki jest inna. Nie zmienia się tylko jedno, każda jest śmiertelnie niebezpieczna, podkreślają wojskowi. Czas na sport w wojskowym wydaniu. Ruszamy więc na plażę w Ustce, gdzie ściągnęły nie tylko setki turystów, ale także żołnierze z całej Polski. 7. Brygada Obrony Wybrzeża poprowadziła 33. edycję projektu Wojownik. To akcja, w ramach której weterani misji zagranicznych i mistrzowie sztuk walki doskonalili swoje umiejętności. Projekt Wojownik objęty jest honorowym patronatem wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na koniec będzie jeszcze wspanialej. Konkretniej mówiąc, 12 złotych medali przywieźli sportowcy w mundurach z wojskowych mistrzostw świata w ratownictwie wodnym i triatlonie. Z obu imprez Polacy wrócili z 25 krążkami. Z ratowników najlepszy był szeregowy Wojciech Kotowski, który wywalczył 4 złota, srebro i 2 brązy. Natomiast w triatlonie złote medale zdobyła szeregowa Paulina Klimas i drużyna kobiet. Nasze rezultaty przerosły oczekiwania zarówno trenerów, jak i naszych przełożonych. Ja osobiście zdobyłam aż 7 medali, w tym 2 złote na 200 metrów z przeszkodami oraz 4x50 z przeszkodami w sztafecie. To były naprawdę dobre wyścigi, do tego srebra indywidualnie na 100 metrów ratowanie manekina oraz 100 metrów kombinowane, gdzie uzyskała nowy rekord Polski. Także bardzo dużo startów, bardzo duże zmęczenie, ale też ogromna satysfakcja po tak dobrych zawodach. Wszystkim żołnierzom sportowcom gratulujemy, trzymamy kciuki i liczymy na więcej. Ja taki kurs przechodziłem kilkanaście lat temu i powiem szczerze, nie zazdroszczę kolegom, ale ta wiedza na pewno im się przyda we współpracy z żołnierzami w ekstremalnych warunkach. A my współpracujemy za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!